Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Niedawno w trakcie Euro 2020 reprezentacja Polski grała przeciwko Słowacji. Czy w tym momencie wiedziałeś, że będziesz nowym zawodnikiem GKS-u Tychy? Kiedy pojawiła się pierwsza propozycja ze strony naszego klubu? I dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do GKS-u Tychy? Hello everybody, I'm happy. Witam wszystkich. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być. Tychy skontaktowały się ze mną w ostatni poniedziałek. Chcieli, żebym przyjechał tutaj, zobaczył miasto, stadion i jak to wszystko funkcjonuje. Wróciłem ponownie w piątek i poczułem się tutaj bardzo dobrze. Powiedziałem w moim klubie z Senicy, że chcę grać dla GKS-u Tychy. Wszystko tutaj mi się podoba. Macie piękny stadion i mam nadzieję, że kibice będą mogli przyjść na mecz, bo przez koronawirusa różnie to wygląda. Nie mogę się już doczekać poniedziałkowego treningu, żeby poznać wszystkich zawodników. Mam nadzieję, że następny sezon będzie dobry w naszym wykonaniu. Miałeś okazję zobaczyć najważniejsze miejsce na stadionie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Miałem okazję poznać historię klubu i wiem, że Tychy grały kiedyś w Ekstraklasie. Teraz celem jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej i to był też powód, dla którego chcę tutaj grać. Mam nadzieję, że pomogę zespołowi, bo myślę, że Tychy mogą zagrać w Ekstraklasie i to jest coś, co chcę tutaj osiągnąć. Na pewno znasz dobrze reprezentację Polski, ale jestem ciekaw, co wiesz na temat pierwszej ligi. Miałeś może okazję obserwować spotkania polskiej ekstraklasy czy Fortuna pierwszej ligi, a być może kiedyś grałeś przeciwko polskim zawodnikom. Zagrałem w kilku towarzyskich spotkaniach przeciwko zespołom z Polski. Dawno temu chciałem nawet zagrać w Polsce, ale nigdy nie miałem takiej możliwości. Jestem teraz szczęśliwy, że mogę się tutaj spróbować. Moja żona mieszkała blisko granicy i mówi nawet całkiem dobrze po polsku. Tak więc ona sama chciała przyjechać do Polski, bo lubi wasz kraj. Mam nadzieję, że będzie to dobra opcja dla nas. Ja chcę się pokazać dobrze na boisku i udowodnić, że jestem najlepszą opcją. Ostatnim sezonie zdobyłeś 14 bramek i zanotowałeś kilka asyst. Jakim typem napastnika jesteś? Takim, który czeka na piłki w polu karnym, czy preferujesz jednak inny styl? Oczywiście jestem wysokim chłopcem, więc dostawałem dużo piłek w pole karne. Nie zdobyłem jednak dużo bramek z głowy, bo wolę strzelać nogą. Lubię dostawać długie piłki, ale ja zawsze walczę dla zespołu. On jest zawsze na pierwszym miejscu, a dopiero później jestem ja. Jeśli będę walczył, to przełoży się to na bramki. To jest po prostu całe moje życie. W ostatnich dwóch spotkaniach grałeś w playoffach o utrzymanie w słowackiej ekstraklasie. Zdobyłeś w nich 3 bramki i byłeś kapitanem. To było bardzo trudne, bo graliśmy dobrze, ale nie mieliśmy wyników. Graliśmy w playoffach, ale zostaliśmy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tak, byłem kapitanem zespołu z Senicy. Klub chciał, żebym został, ale ja ostatecznie zdecydowałem się przenieść do Tychów i myślę, że będzie to dobry krok dla mnie. W trakcie swojej kariery odwiedziłeś kilka miejsc w Europie. Który kraj lub która liga była dla ciebie najbardziej interesująca pod względem poziomu sportowego, kibiców i innych aspektów? Bardzo polubiłem Norwegię. Grałem w Rosenborgu i byli tam fajni ludzie, piękny stadion i przede wszystkim dostawałem dużo podań. Udało mi się także zdobyć kilka bramek. Lubię tą ligę, ale najlepsi kibice byli jednak we Włoszech. Atmosfera na trybunach była niesamowita. Generalnie mogłem poznać wiele kultur i lig. To dla mnie bardzo duże doświadczenie i mam nadzieję, że pomoże mi to w polskiej lidze.
Po kilku latach spędzonych w Trenczynie każdego roku zmieniałeś klub. Dlaczego tak często zmieniałeś drużynę? W sumie nie wiem dlaczego, ale zawsze podpisywałem kontrakt na rok. To jest generalnie trudne dla napastnika, bo jeśli zdobędziesz trochę bramek, to ktoś będzie zadowolony lub nie. Każdego roku otrzymywałem jednak dobre oferty i teraz wspólnie z moją rodziną zdecydowaliśmy, że spróbujemy czegoś nowego. Kto wie, może zostanę w Polsce na dłużej. Mam taką nadzieję. Póki co wszystko jest sprawą otwartą. Jakie są Twoje cele w GKS-ie Tychy i ile bramek chciałbyś zdobyć? Kiedyś miałem takie cele, ale potem możesz być smutny. Postanowiłem strzelić 20 bramek, a później było ich tylko 10. Nie stawiam sobie teraz takich celów i tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejszy jest zespół. Oczywiście ja jestem napastnikiem i przyszedłem tutaj po to, żeby zdobywać bramki, bo wszyscy na nie czekają. Celem jest jednak ekstraklasa i wtedy wszyscy będą zadowoleni. Na koniec musimy wspomnieć o jednej rzeczy. Zagrałeś reprezentacji Słowacji w dwóch nieoficjalnych spotkaniach. To było oczywiście bardzo miłe. Każdy zawodnik chce grać dla narodowej reprezentacji i tak samo jest ze mną. Na pewno chciałbym dostać jeszcze taką szansę. Jeśli będę zdobywał bramki, to być może trener do mnie zadzwoni. Teraz koncentruję się jednak tylko na klubie, a kadra to melodia przyszłości. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.